przez tutaj to miejsce. O, cieszę się, bardzo się cieszę. Do you hear that sound? It's the sound of prosperity. It's the sound of a brighter future. It's energy running through the veins of the city. Welcome to the industries of the future. Witam Was tutaj, cześć, cześć, Zorz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4 Industries. Dawno nie było tej serii, ale spokojnie, my jeszcze jej nie skończyliśmy. Tak, dużo tych serii. Tak, szykujemy się do spełnienia tego, co tam jedna osoba mówiła, żeby zrobić jedną serię, w której wszystkie te rzeczy dobimy. Taki jest plan ogólny. Ale spokojnie, do tego dobijemy w pewnym czasie, bo jeszcze mamy tutaj tych parę miasteczek. Wyjdźmy z tego podglądu. No i jesteśmy aktualnie na tym etapie. Tak, skoro nie, tutaj miałem. Prąd nam brakuje. Jakiś... chyba jakieś piorunki musiały być. Nie wiem, czy naturalizacja się trochę się nie włączyło samodzielnie ostatnio. Mamy wyłączone rozprzestrzenianie się ognia, ale... nie jestem stuprocentowo przekonany, czy to działa. Dobra, i tutaj jeszcze gdzieś prąd chyba siadł. Bo ewidentnie nie miałem prądu. Okej, mamy już prąd, świetnie. Tak, przed chwilą musiałem jeszcze wyburzyć wszystkie rzeczy tutaj w kampusie, tutaj robiłem. Bo tak, to jest miasto, w którym kampus zaczął się. W sensie tutaj sobie patrzyłem, jak to mniej więcej wygląda. Ale dobra, tak, rozciągnijmy sobie budowę naszego tutaj właśnie rzeczy różnych. No tutaj to wiadomo, tak, to tutaj to wygląda jak wygląda, tak, na razie nad tym nie będę pracować. Mamy lotnisko towarowe, tak. Zapomniałem już o tym. Powiem wam szczerze, że zapomniałem o tym lotnisku. Ale ona nam zbyt dużo aktualnie nie daje, bo i tak trzeba tutaj dużo zdobyć w tej dzielnicy i tą dzielnicą dzisiaj się nie chcę zajmować, ponieważ ona jest troszeczkę zakorkowana i po prostu nie mam na dzisiaj na to siły. Jeśli na coś mam dzisiaj siły, to jest na ten popyt. Na popyt mam siłę, mogę z niego skorzystać. Jest ładny ten popyt, więc bym go wykorzystał. I byśmy sobie stworzyli nową dzielnicę mieszkalną gdzieś tutaj. Tak, ponieważ tutaj mamy, no właśnie, tutaj widzimy co mamy. To mamy nasz przemysł leśny i my dzisiaj, ja bym go dzisiaj trochę rozwinął, ale jest też bardzo duży popyt na właśnie na ludzi. I od tego sobie zaczniemy. To tak. My tutaj mamy, jesteśmy przygotowani na dużo rzeczy. Właśnie w tymże miejscu. Tylko nie ma tu, że kompletnie dojazdu autostradowego. Teraz tak teraz zobaczyłem sobie. Tak rzeczywiście, akurat co jak co, tego tutaj nie ma w ogóle. A i właśnie, radio. O, możemy kupić na kawałek ziemi. No możemy kupić. Kurczę, ale rozległe tne. Już myślę, widzieliście to przez chwilę. Tak, nie wiem czy oni są, czy oni chcą mi tutaj sugerować, że oni chcą coś zrobić, ale... ale to wyglądało pięknie. Powierzchnia odpowiednia pod zabudowę. Zero. Dobre, dobre. Czekaj, to tak samo będzie zaraz, nie? No, ale jest trochę ropy. To jest jedyne, co bym to miał. Tak, to chcę sobie kupić. Co nie? Szalony jestem. Ale mamy, tak, do zakupienia jeszcze ten kawałek ziemi. To jest główny podjazd z autostradami i z drugiej strony ten też byłoby fajnie kupić. Ale... no ale tutaj to akurat się aż prosi o zakup tego. To jest rzeczy, to jest dużo rzeczy, które się prosi o różne rzeczy. Tu fajnie można było sobie tam pobudować w różnych miejscach. Pytanie tylko, czy to jest nam niezbędne, ten kawałek ziemi. Bo ten tu... to kupię teraz. Tak, bo on tutaj bardzo ładnie nam... bo tutaj będzie mega industries. Tak, nie w dzisiejszym odcinku, ale w kolejnym. O, tutaj jest industries, możecie napisać w komentarzach, jak ma się nazywać ten industries. Ale po prostu tutaj to jest faktycznie typowo industries, taki przemysł zgodniczy. No w wodzie, tak? Tutaj później będzie wielki port, z tego przebudujemy to na wielki port. Ale no tak. No tutaj to po prostu jest idealne miejsce do tego typu celów.
tak samo jak tutaj jest trochę. Natomiast z drugiej strony tutaj byśmy sobie mogli przebudować ten węzeł autostradowy. Pytanie, czy on jest do przebudowy, w sensie czy on musi być przebudowany. To jest największe pytanie. No, więc nad tym będę się zastanawiać. Natomiast aktualnie, w tym momencie i na trudny moment, my sobie budujemy tutaj dzielnicę mieszkalną, która będzie usytuowana na żadnych autostradach. No tam jedną, tak, tutaj jest. I chciałbym, żeby to była taka dzielnica luźna. Czyli nie bloki, równo, wszystko pięknie i wspaniale, tylko na zasadzie, zaraz zobaczycie, o takim czymś. Tak, bo takich dzielnic mam mało w mieście, tym, z tego co mi się wydaje, jeżeli dobrze pamiętam. Więc sobie takie właśnie tej dzielnicy też bym podobił. Dobrze, na pewno co jest pewne, to tutaj będzie dojazd. To musi być droga główna. I w tejże dzielnicy bym chciał zrobić sobie takie dwie drogi główne. Oczywiście to będą z bambajami, tak, bo sobie tutaj inaczej wychlecie. Jedna właśnie będzie sobie przecinać sobie i jechać gdzieś tutaj, będzie zakręcać. O, tam dalej. Sobie przy okazji na razie zrobię podłączenie. Natomiast druga będzie również przejechać, przejeżdżać przez to. Tylko, że będzie sobie jechać gdzieś na razie tutaj, w tym sensie. I na razie to tak całkiem nieźle wygląda. Tak, tutaj będą po prostu bambaje główne w tej dzielnicy. Możemy pójść teoretycznie w tej dzielnicy o to, żeby nie robić bambajów, a zrobić kolej jednoszynową, ale... Właśnie, czy my w ogóle mamy kolej jednoszynową w tym mieście? Wydaje mi się, że nie mamy. No nie mamy. Ale kolej jednoszynowa jest z tej kategorii głośnych obiektów. Się zastanawiam, w sensie możemy jako uzupełniającą z drugiej strony też robić to, ale... Trzeba byłoby trochę inaczej zbudować tą dzielnicę. Ale z drugiej strony by tu się przydało coś takiego nowego. A tu będzie taka typowo mocno zabudowana dzielnica. W ogóle mamy 153 tysiące. To też jest niezły zysk rzeczywiście. No dobra, to wracając po tylko dniowej przerwie. Co ja tu właściwie robiłem? Robiłem tą kolej jednoszynową, zastanawiałem się czym puścić. My ją sobie puścimy, bo to będzie zupełnie coś innego w tej dzielnicy, ale spokojnie. Będą tutaj też jeździły bambaje, tylko w innej sekwencji niż normalnie, więc tak, to sobie wybuśmy. No, jeżeli jest kolej jednoszynowa, to trzeba zbić to całkowicie inaczej. Niestety. Więc tak, zacznijmy od ustawienia, bo tak. Ja nie wiem, czy my tutaj w tej dzielnicy nie pójdziemy na coś nowego. Czyli na głównie autobusy. Normalnie, niech się zapisze gra. I to byłoby coś zupełnie nowego, co byśmy właśnie w tej dzielnicy zdobili. W ogóle szykuje się nowa seria poza prawem. Tak, wiem, jeszcze się hulajnogi nie pojawiły, ale się szykuje nowa seria. No, a to jest niestety dosyć głośne. Więc to najlepiej byłoby, owszem, postawić gdzieś... No, bym powiedział, że nawet rzeczywiście gdzieś w tych rejonach. Bo wtedy bym miał prostsze tutaj to. No to nie jest aż taki zły pomysł, żeby tutaj to jakoś tak gdzieś wrzucić. Poczekaj. Okej, okay. Dobra. No, całkiem nieźle tutaj weszło. Oczywiście wszystkie tutaj teraz się będą robić problemy wiadomego powodu. Ale dobra, to tak. Ta droga będzie dosyć prosta. Po to, żeby dało się ładnie tutaj postawić kolejny dworzec i później zaczniesz sobie skręcać. Czytaj, mam na myśli. Cyk. Tak, bo to jest bardzo fajne, że można właśnie postawić te dworce tak na środku drogi. Nie mylcie się, one są strasznie głośne. Ale... No, ale tak czasami też trzeba. Więc tu damy sobie zakręt. I to będzie dojrzeć sobie gdzieś tam dalej do miasta. Natomiast stąd sobie to byśmy zrobili jakiś tutaj dojazd do tego. Okej, okay, dobra, widzę, jest problem. Okej, okay, tu widzę też się zrobił jakiś... stop klatka chyba. No. To był wypad świateł. Aha, oni się po prostu zawiesili. No dobra, no, tak czy siak, też tak można. Natomiast stąd, bo tak, bo gdzieś tutaj, jak są te pociągi, właśnie jeszcze muszę coś z tymi pociągami popracować. O, to prawdopodobnie gdzieś tutaj, albo jeszcze w jakimś innym miejscu, tak, bo te pociągi bardzo fajnie jeżdżą. Będzie po prostu duży dworzec taki podwójny, który będzie ze sobą łączyć obydwa te pociągi. Natomiast tutaj dalej będzie tak, sobie postawimy jeszcze jeden taki dworzec, który tutaj będzie sobie jechać. Bo tutaj nie wiem czy jest sens robienia jakichś łączników specjalnych tutaj tych rzeczy.
postaci, żeby się po prostu przecinały te tory. Wydaje mi się, że nie ma aż takiej dużej potrzeby. Po prostu ta część będzie faktycznie jechać gdzieś tutaj. Jeszcze do tego Industries. Tutaj może jakąś sobie stację postawimy czy coś. Mhm. Natomiast ta część, w ogóle byście się zastanawiali, czemu teraz nie pracujemy dalej nad tym parkiem. On jest wspaniały i w ogóle bardzo fajny, ale nie da się teraz stworzyć nowych parków, więc dlatego nie będziemy nad tym teraz pracować. No ma, to tak, stąd sobie zrobimy. Tak, przydałby się tu jakiś dworzec, nie będę mówił. Ale dobra, ten dworzec jakoś jeszcze zrobimy później inaczej. Jakoś go tutaj jeszcze wsadzimy. To tak, najpierw sobie tu postawimy jeden dworzec. Dobra, świetnie. Okej, tu widzę, że trochę do budy też podszedł, ale dobra, niech będzie. Bo one zawsze muszą być niestety równe jak normalne budynki. To jest największy minus tych dworców. Tak, właściwie ten, to moglibyśmy przerzucić już na drugą stronę. A nie tutaj gdzieś jakoś specjalnie też w dzielnicy wrzucać. Poczekaj, co zróbmy to jeszcze raz. Stąd będziesz jechać sobie tu, tak. O, no dobra. Później stąd będziesz dalej sobie tutaj wykręcać. A na razie tutaj masz taki prosty kawałek. Stąd oczywiście zrobimy sobie tutaj podłączenie z tym. O, co nie? Oczywiście i teraz powyrzucamy na razie tutaj takie podstawowe światła, których tutaj nie powinno oczywiście być. Tu. Dobra, tu wyłączone, świetnie. Natomiast teraz pytanie ze 100 punktów. Tak, bo my tą dzielnicę za chwilę zaczniemy przebudowywać, więc w teorii nie ma sensu nic tutaj przy niej w ogóle kręcić i chyba przy tym pozostaniemy. Tak, i po prostu stąd ten pociąg sobie na razie pojedzie do tego dworca, a ten pojedzie sobie... no gdzieś tutaj może mu na razie zmontujemy stację, albo ewentualnie tu. Na razie jakoś się postawimy, ten może na razie po prostu dwa tutaj zrzucimy do jednego miejsca i będą dojeżdżać na razie tutaj. A później zrobimy im faktycznie podwójny dworzec, po to, żeby miały dobrą przesiadkę. Natomiast stąd sobie pociągnijmy już to, bo właściwie dajmy, żeby się najpierw ludzie budowali. Może to jest nawet dobry pomysł. Bo tu będą głównie autobusy, jak można zobaczyć po tym dworcu. Więc, proszę bardzo. Ta dzielnica ma być bardzo niekonwencjonalna. Mam na myśli, że mają być różne dziwne przejazdy, więc proszę bardzo, czas zacząć. Ciach, ciach, ciach. Co się nie ma tego pojęcia jeszcze, jak to będzie dokładnie wyglądać tak później. Ale na razie jest całkiem nieźle, tutaj się już to zaczyna. Stąd sobie pociągniemy, o właśnie, w ten sposób. Tak, no niestety czasami część pojazdów się tutaj niestety psuje i wtedy nie można nic tutaj z nimi zrobić, no ale to też tak czasami jest. To jest City Skylines, więc nie mamy co dużo liczyć na realia. Nie no, i tak jest lepiej niż w niektórych grach, tak, jeżeli chodzi o realistykę. Ale tak czy siak to nie jest jakieś nie wiadomo co, jakieś perpetuum mobile i w ogóle jakieś zupełnie inne rzeczy, których byście mogli się tutaj po prostu nie spodziewać. Tak czy siak możemy sobie tutaj stąd to dociągnąć tutaj dalej. Oj, żeby to sobie dojeżdżało tutaj. Natomiast w tym miejscu dorzucimy sobie... A, park. Tylko, że park musi się wczytać. Mhm, dobra. Jaki to jest park? Strasznie to już zaczyna się ciąć, te cities. Cały czas zastanawiam, czy to jest moja wina, czy to jest cities wina. Ale Ile się teraz wcięło, nawet muzyczka się wcięła. I poczekam, aż się odwiesi. A few moments later. 3 godziny później się odwiesiło. Dobra, mamy... To jest mały park? Okej. Dobra, to się chyba na pewno nie odpali. Mały plac zabaw. Park z drzewami. To jest ten duży. To widzimy. Radio się wcięło. To jest już ewidentne. Okej, no a ten tutaj wejdzie, ten park. Natomiast tego możemy sobie wrzucić tutaj. Okej, dobra. I tutaj może by nam wszedł. Nie ten. O, ten. No niestety nie. No nie, bo tutaj jeszcze trzeba, bo tutaj jeszcze z parę padków niestety trzeba wrzucić. Czekaj, może nie niestety, a... A coś takiego byśmy tutaj dorzucili sobie. Znaczy nie dwa takie same. Tak, dobra. I tutaj też byśmy dorzucili sobie... Nie z takich małych, aż takich fajnych i lubianych,
a jako pułap też płacę. No i dokładnie. No to tak, to według mnie tutaj już jest dosyć dużo padków. Jeszcze możemy sobie dorzucić. Tu sobie dorzucimy też coś takiego można. Takie, czy jest jakieś miejsce, gdzie potrzebujemy cię jeszcze jakichś padków szczegółowych? Szczególnie? Tutaj jeszcze mi się przydało. Dobra. Okej, jak są mewy, to znaczy, że nie ma tutaj żadnych ludzi. I akurat z tym muszę się niestety zgodzić, ponieważ tutaj jeszcze ich nie zasiedliliśmy. Więc faktycznie fizycznie nie mają skąd oni się tu pojawić. Tak, teraz tak. Byłoby miło to jakoś tak postawić, żeby było dwa w jednym. Stąd tu sobie wykręcisz i stąd sobie tu dojdziesz. Dobra, to mamy ten park zrobiony, a on jeszcze tutaj ten drugi. Ten ma już inne ścieżki, więc sobie też z tych innych ścieżek skorzystamy. Dobra, stąd tu. Stąd tu. I stąd będzie dojazd tu. Dobra. To tak, to tam mamy idealnie już podłączone. Teraz, czy coś tutaj jeszcze mamy do zrobienia faktycznie? W sensie możemy tutaj to podłączyć, ale z tego co kojarzę, to zbytnio i tak dużo nie zmienia się. Czekaj, to może zróbmy tak. Dobra, i na razie chyba właściwie tyle już wystarczy. Teraz jakieś takie sensowne jeszcze dojście, gdzie faktycznie by się im przydały, bo widać, że by ich brakowało. No to na pewno jest to jedno z tych miejsc, gdzie tutaj. Bo jest taka ładna droga. Kolejne to będzie to oczywiście. Bo jak żeby inaczej. Czekaj. O, proszę bardzo. Czy coś jeszcze gdzieś tutaj mamy po tej stronie? Nie. I po tej też mi się nie wydaje. Tu można byłoby zrobić jeszcze jakieś jedno zwykłe przejście do głównej ulicy. No, to zróbmy tutaj jeszcze taki jeden dojście do głównej ulicy. Mhm, tylko tu widzę, to tędy będzie najprościej zrobić. No ma. To stąd, tu. Tu i tu byś sobie wykręcił do tego. Było zielone, widziałem. Zielone, niebieskie, no. No i mamy to właściwie już zrobione. Teraz zdajmy sobie biura. Tak, widzicie jak tutaj się to robi po kolei, to żeby to wszystko ładnie wyglądało. Tak, i biura muszą być od około właśnie tych naszych dworców. To jest największy minus. Ale ponieważ my gramy w XXI wieku, my gramy na nowych City Skylines z wszystkimi dodatkami, my tutaj sobie zrobimy oczywiście biura po mojemu. Czy tutaj, żeby one faktycznie wyciszyły to. Czytaj, dawaj IT. Znaczy one zanim tu się wybudują, ponieważ nasz popyt na biura, handel, w sensie no, tego typu rzeczy to nam jest daleki od tego, co byśmy chcieli. Ale zawsze coś. Ale po jakimś czasie powinny się pojawić. Dobra. To tak, proszę bardzo. To powinno na pewno im jakoś już pomóc. Dookoła tego to nawet bym powiedział, że zamontujemy już tutaj tej. W sensie tak, tutaj zrobimy sobie taką dzielnicę handlową. O, to ona trochę to. Handel aż tak bardzo nie ma rodzin na hałas. Bo on sam robi hałas. Dobra, i tutaj. Tu będą biura. Tutaj sobie dorzucimy. Tu dorzucimy sobie też jakieś biurka, żeby to też całkiem ładnie wyglądało. Cyk, cyk. I powiedzmy, że sztyrek i cyk. No to tutaj akurat powinno być już dobrze, z tej strony. Czyli z tej strony, jak oni będą już chcieli się budować, to faktycznie mogą się... A właśnie, jeszcze zanim zaczniemy strefować to wszystko i w ogóle, to byśmy postawili podstawowe budynki. Czyli po pierwsze, edukacja. Po drugie, edukacja. Po trzecie, wydział. Postawimy tutaj nawet gdzieś wydział. Schowajmy go jakoś, żeby nie mieli tak do niego łatwo dojścia. Proszę bardzo, macie tutaj jeszcze nawet wydział. Więc naprawdę na bogato już tutaj im to zafundowaliśmy. Dobra, wyciszmy jeszcze tą drugą część i możemy to już zasiedlać. To tak. Tutaj mamy coś takiego. Tak, tutaj się ładnie to zasiedliło. Tu. Tutaj, tutaj takie małe biurko. Tutaj będzie handlu trochę. Czekaj. Dokładnie. I tutaj też. Handel, a tu będzie już kolejne biuro. Więc proszę bardzo, to powinno całkiem nieźle wyglądać. Cyk, cyk. Natomiast z tej strony będą głównie już biura. Bo handel tutaj powrzucamy jeszcze w inny sposób. Cyk, cyk. Skrzyżowanie też trzeba wszystkie powywalać. Najpierw zaczniemy się osiedlać, tutaj dorzucimy. Dorzucimy. Dorzucimy wyrzucenie wszystkich skrzyżowań. Patrzcie bardzo. I teraz dorzućmy jakieś sklepiki, które będą się budować
Gdzieś tak, żeby mieli też ludzie w miarę blisko. A z tego co widzę, zaczynają się powoli budować budynki, co jest bardzo dobrą wiadomością. Możemy też takich trochę małych też, bo nie wszyscy od razu chcą iść do jakiegoś wielkiego hipermarketu. Dobra, no to nie jest aż tak źle, bym powiedział. Jest trochę takich, jest różnorodnie, więc teraz możemy dać sobie się po prostu dużym pędzlem wszędzie dookoła budować. Dobra, no i to będzie nasza populacja dojazdowa. Tutaj sobie postawimy jeszcze jeden duży budynek, co prawda. O, taki. Tylko my go sobie ładnie dośrodkujemy do tego. Po to, żeby tutaj po prostu to ładnie jeździło z tym. Tak, bo to będzie do pociągów. Wsiąść do pociągów oczywistego. No ma, to sobie tak postawimy, dostawimy. Albo właściwie to możemy zrobić tak, żeby tutaj ten dworzec, on był pewnego rodzaju przedłużeniem tej linii. O, czyli to byśmy musieli go... Czy ta droga skręca to torowisko? Tak mi się wydaje, że tutaj trochę jest przekrzywione. No, to sobie wywalmy. No, trochę za dużo już wywaliliśmy. Ale tutaj widzę, że ładnie to będzie wchodzić. To tak, teraz zróbmy tutaj sobie... No, no, lepiej nie będzie. Tu sobie dajemy dojazd, oczywiście, do tej części. Ty tutaj się połącz. I ty tutaj też się połącz. No, ma, wygląda to skandalicznie, ale nie będzie. I tutaj oczywiście stąd musi być dojazd. Jakieś kręty. Proszę bardzo. I tutaj oczywiście dookoła tego całego kompleksu wypoczynkowego trzeba zrobić biura. Ale możemy zostawić, chociaż tutaj tak się rozwalił. Jak się rozwalił, to już go nie będzie. O, i proszę bardzo. No i jakby coś, mamy jeszcze tutaj stację, którą trzeba jeszcze oczywiście dorzucić tutaj do linii. Więc proszę bardzo, cyk, cyk i budynki użytecznościowe trzeba to teraz podrzucać. To oczywiście jeden z ważniejszych to jest poczta. Tak, to chyba wszyscy wiemy. Kolejną rzeczą, którą trzeba zrobić, to na pewno jest to. Tak, chyba zacznijmy od świata. Zrobienia tak, prąd to możemy dorzucić po prostu od naszych tych tutaj sąsiadów. Natomiast co do wody, nie, już oni tutaj nie mają tak. Oni nie mają aż tak bardzo rozbudowanej. To nie te miasta. No to tak, tutaj możemy sobie podłączyć to stąd. I teraz sobie pociągniemy po prostu rudy. Jak się zapisze gra w ten oto piękny sposób. Okej, widzę, że na zagadku już jesteśmy oczywiście z czasem w wiadomo gdzie. Ale dobra. Ale dobra. Należy tutaj tak trzeba zrobić, żeby ta dzielnica już była. Dobra. No to się nie o. No właśnie. Już się zastanawiałem, czemu to tak ładnie się nie podczepia. No, a potem już wszyscy mają. To jest bardzo dobra wiadomość. A nad wodą pracujemy. Cyk, cyk. I tutaj do tej części to niestety musimy już sobie taką rudę dopuścić. No to wszyscy mają wodę, chyba że nie mamy my za mało wody. Nie, powinni mieć wszyscy wodę już. Więc możemy powstawać pozostałe budynki szpital. Oczywiście nie przy głównej drodze, ale gdzieś tutaj. Tak, tutaj się też strasznie laguje. Nie wiem, czy tutaj jakąś wodę mają, znajdują sobie czy co. Oczywiście na wprost szpitala musi jeszcze być inne budynki, wiadomo jakie. Komisariat policji. Of course. Tutaj zrobimy miejsce na drogę przyszłościową. Właściwie to możemy już sobie stąd wyciągnąć. A na razie ona tam będzie się łączyć. Ale to jest już przyszłościowa droga, która tutaj będzie to, wiecie, wszystko ze sobą spinać. Okej, okay, tu widzę się, że zaczęło. Tak, mam nadzieję, że te autostrady nie będą tutaj jakoś teraz przez to zbytnio zużywane. Ale no, zobaczymy. Nie ma, tu sobie należy to wyciszmy już od razu. Łącznie z tymi dojazdami. To już trochę zawsze wyciszy im tutaj atmosferę. No i oczywiście gdzieś w centrum miasta, może niekoniecznie przy głównej drodze, tutaj sobie postawimy coś takiego. I wieża, proszę bardzo, będzie nas tutaj też chronić.
No, ale to sądzę, że co do początku mamy już całkiem nieźle, to jest zaimportowane. Teraz przydałoby się zrobić kolej jednoszynową dalej. Teraz tylko pokaż, gdzie są szyny. Jednokierunkowe tory kolei jednoszynowej. No, świetnie. Dobra, i ten miał jakoś tutaj wyjeżdżać, tutaj przez to wszystko dojeżdżać. I nie do głównego dworca, a gdzieś tutaj. Tam. Czy on tu może przejechać tak na wszystko i dobra, mam nawet pomysł, jak to będzie wyglądać. Dobra, to tak, pierwsze tutaj. W sensie dostawmy sobie ostatnią stację. Ostatnia stacja będzie tutaj, tu gdzie jest ta szkoła. Bo to jest według mnie jedno z lepszych miejsc, gdzie możemy po prostu postawić tutaj taką stację na koniec. Więc tak, szkołę sobie przerzućmy. No tutaj będzie całkiem niezła miejscówka. Krematorium też mi tutaj nie odpowiada co 100%. I my tu chcieliśmy postawić nasz dworzec, stację w sensie. I tak, ponieważ tu mamy stację, to tutaj trzeba wyburzyć no właśnie, jest te domki. Ponieważ ten dworzec jest z kategorii super high głośność. A więc proszę bardzo, to powinno już ich pomóc. Natomiast stąd tutaj będziesz jechać sobie prosto, taki jest plan. Zbyt stame zbocze. Co? Z kolei jednoszynowa. Jak możesz? Syk. No, wiedziałem, że jakoś się dogadamy. Ale dobra, możemy tutaj tak puścić to... Nie no, by się przydało to prosto puścić. W sensie, co by się przydało człowieku, a co ci... Nie, a jak ci pomoże Cities, to też są dwie różne rzeczy, w sumie racja, ale... Tu sobie zróbmy taki zakręt. O. A, tu będziesz sobie już jechać tak. A, co nie? Bo tu sobie przejedziesz nad tym wszystkim. Dobra, tu później nad tym budynkiem i będziesz już sobie wyjeżdżać. Tak, bo tutaj jest ta dzielnica przemysłowa, która oczywiście wiadomo, w którymś odcinku zabimy, tak? To jest z tych zapowiedzi, że kiedyś się pojawi. Ona się na pewno kiedyś pojawi. Mhm. Tu nie będziemy dobić konkurencji oczywiście naszej kolei, jednoż kolei linowej, więc to sobie nie tutaj skręcać. Okej, okay, dobra. No i tak, tutaj to właściwie już całkiem nieźle tutaj wygląda. Teraz tu, dorzućmy do naszego cisu trochę. O. Dobra, tutaj też. I teraz tutaj, bo tutaj też aktualnie nic zbytnio nie ma. No, to całkiem nieźle wygląda. I dorzućmy ścieżkę. Tak, ścieżka po to, żeby oni tu mieli jak po prostu dojść. Z jednej strony na drugą. Chyba, że nie będzie się chciało zabić. Nie, no zabić. Dobra, no i mamy ścieżkę. Też się bardzo. Tak, było tutaj, żeby do tego dworca mieli po prostu ładny, dobry skrót. Dobra, kolejna stacja. Tutaj się oczywiście coś cały czas fajczy. Miałaby być gdzieś tutaj postawiona. A najlepiej byłoby przy tej głównej drodze. Właściwie to główną drogę można byłoby zmienić i jakoś to inaczej puścić. Czemu to jest taki korek? Gdzie te mamy wyjeżdżają? Tu wyjeżdżają. To autobusy jeżdżą. Puść, daj mi te autobusy. I czy mi się dobrze wydaje, że was jest tutaj, no, kompletnie za dużo? Nie wiem, co sobie myślałam, że znasz, jakby z tej puszczał. I oczywiście wy nie jesteście autobus szkolny, a nawie paliwo. No. Dobra. Wydaje mi się, że zaraz to powinno się tutaj już oswobodzić. Może poza tym jednym bambajem, który tutaj ewidentnie ładnie wstrzymuje ruch. Aha. A, przyspieszę sobie w ogóle czas, bo my tutaj jesteśmy na bardzo wolnym. Tak, stację możemy postawić tutaj w dwóch wariantach. Albo na hama z boku, albo ładnie i pięknie i kulturalnie w środek. I bardziej mi się podoba postawienie tego na drodze, więc... Zaraz to postawimy. Okay. Nie ma, nie jest aż tak źle. I stąd
byłoby dobrze, żebyś to jakoś wykręcił ładnie. O, i wjechał tutaj. Świetnie. Na handel to akurat zaraz tutaj się spokojnie za chwilę wróci. Cyk, cyk, cyk. I handel jest, z powrotem. Tutaj światła nie ma, tu też nie ma świateł, więc dobrze. I teraz stąd musimy tylko jakoś wymyśleć, jak to się podłączy z tym. Najprościej to jest jakoś przepuścić tutaj to, przez to wszystko. I tutaj zrobić dojazd. Tu trochę nam zepsuje to ten wspaniały klimat, ale sądzę, że nie aż tak bardzo. No, tutaj ładnie to przejeżdża górą nad tym. Nad tą dzielnicą. O, za pik chwila. Chwila, mamy laga. Pospolitego laga. Drugi raz. Tak, nie kończymy na tym oczywiście. Dobra. Okej. Okay. Chyba się już odwisił. Miejmy nadzieję. Dobra. Zróbmy tutaj dojazd dotąd i tu właśnie jest problem, bo tutaj on jest dosyć wysoko, a my tu musimy zjechać dosyć nisko. O, to nad tym zaraz popracujemy. Czekaj, tak powiedzmy i tutaj zróbmy jakiś dojazd. No, może w drugą stronę trzeba zrobić. Czyli, że stąd... O, da się, da się. Nie wiem, że to będzie aż takie proste, ale dobra, niech ci będzie. Natomiast tutaj poprosimy drogę z drzewkami. Zobaczcie, już pamiętam, gdzie ona jest. I stąd ma być wyjazd prosto do tej dzielnicy, czyli że, więc powiem, że... Że tu możemy postawić jeszcze jedną stację. Możemy, ale może już nie będziemy jej tutaj wciskać. Więc dajmy sobie do ostatniego, czyli do tego. A, chwilę, teraz się zawiesiło. Dobra. Tak, i właściwie tutaj, gdzie jest teraz ten pit stop, można byłoby zrobić, żeby stąd sobie już to jechało dalej, tutaj po prostu wyjeżdżało z tej dzielnicy. No, to nie byłoby takie złe. Okej. Okay. Kurczę, strasznie to się laguje. Nie wiem, o co mu chodzi. Dobra, stąd tu. Dobra, no i stąd będzie to sobie już jechać tędy. Świetnie, dobra. No i mamy wyjazd z tejże dzielnicy. Taki trochę, no, jak zawsze, ale nie jest aż tak źle. Dobra, no i tutaj przez to trzeba przejechać jakoś, ładnie. Się, tak, na pewno tutaj trzeba to zjechać. Czy tu się postawi? Nie, tu się nie postawi słup. No, tu sobie postawimy słup. Tutaj sobie zrobimy tak, bo tutaj jest zjazd, później jest zjazd znowu. A ja nie lubię robić hula hop, gdy mogę go ominąć. No, proszę bardzo. Tu sobie będziesz leciutko wykręcać i tutaj się z tym oczywiście łączyć. Tym zjazdem w dół jest idealnie. Git, 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 uwa. Tak? No nie, no nie, 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 jest trochę do góry. Poczekajcie, bo tutaj to jest granica perfekcji, tak? To sobie wywalmy i teraz... Nie no, jedzie to do góry. Co, ja tutaj tym nie widzę, czy co? Wydaje się, że teraz nie ma. Okej, nie ma. No i teraz ładnie tutaj to w to wierzę też. Nie ma. A stąd miał być dojazd ładny, prosty na razie do tej jednej stacji tutaj w... No właśnie tutaj, po to, żeby to ładnie funkcjonowało już. W sensie, żeby to już funkcjonowało. Więc proszę bardzo. Albo właściwie możemy sobie zrobić to wręcz w ten sposób.
i tutaj będzie to sobie wykręcać. O, co nie? O, tutaj jak ładnie to przyjeżdża. No ma, no i stąd będzie oczywiście ładny dojazd tutaj nad drutem, bo jak? Aha, tam jest problem z autostradą. Nie da się przejechać nad tym? No da się, tylko... Dobra, może jeszcze nad tym przejedziemy. Ty, bez kitu. Ty, naprawdę przejedziemy nad koleją linową. Okej, okay. Akurat tutaj ten nie ma zbytnio innego wyboru. I tutaj też sobie już zjedzie w dół. I tutaj się na razie tak to jakoś połączy. No a teraz drut sobie odcięliśmy, więc zaraz będzie halo, halo, panie, gdzie jest prąd? Ale no, jeszcze nie zdążyli załapać. Świetnie. Dobra, tutaj podłączmy. Tak, dzisiaj skończymy na tej dzielnicy, a w kolejnym odcinku po prostu zajmiemy się już tutaj na bogato tą dzielnicą. Dama, tutaj sobie dotąd dojeżdżasz. To tak, możemy puścić już pierwszą linię naszą tutaj. Nazwę oczywiście dla tych linii możecie pisać w komentarzach, żeby nie było. I tak, stąd pierwsza będzie jechać, tędy przez tutaj, to miejsce, o, cieszę się, bardzo się cieszę. Później tutaj przez tutaj te dzielnice, tutaj też powinni się cieszyć, bo tutaj na razie nie mam żadnej komunikacji. I stąd dojeżdżasz sobie do naszego przemysłu, abyście mieli ładny, szybki dojazd po prostu do pracy. Więc to powinno wam na pewno pasować. Tutaj też przez ten handel jedzie i później tutaj ładnie jest dojazd do głównego centrum. Więc też. Tak, no tutaj też jest stacja metra, więc akurat tutaj na pewno macie dobrą komunikację. No, to tą pierwszą linię mamy już puszczoną. Teraz spójrzmy jeszcze tą część. Tak, my tu chcieliśmy jakoś to wrzucić w tą dzielnicę. Bo na pewno tutaj do tych miejscówek, gdzie oni tutaj pracują, to jest dobry pomysł. Ale czy tylko tam postawić stację? No chyba tak, bo tutaj jeździ autobus, jakby coś ich rozwiezie po tej wszystkim. Najprościej byłoby postawienie tego jakoś tutaj gdzieś. No. Tylko z drugiej strony, jak on tutaj dojedzie. Możemy teoretycznie wpuścić to w tą uliczkę. No, najprościej będzie chyba tego postawienia po prostu gdzieś tutaj. No, tak mi się wydaje. A później ewentualnie sobie zrobię jeszcze 360 czy coś i wykręci się. Ewentualnie, dama, postawimy to tutaj. Taką jedną stację. Nie. Mam pomysł, tylko się musisz zapisać. To tak, postawimy sobie tutaj jedną stację. Tą wywalimy i tu sobie postawimy jedną stację. Dama, no i stąd będziesz jechać sobie tu. Tu, tak, sobie przybudujemy tą drogę. Okej. Okay. Czekaj, bo tu widzę, że jest jakiś problem większy. Dobra, czy tutaj się to podłączy? Bo tu widzę, że jest problem z tym podłączeniem. Dobrze, no i puścimy sobie już teraz tutaj na tej naszej prostej trasie, teraz, no, co tu już mówić, naszą trasę. Kolei jednoszynowej i będzie to już koniec, no bo jak zawsze z tym czasem wychodzi multum czasu. Autobusy się pojawią tutaj w międzyczasie, no przycięło się jeszcze, no bo ludzie się cieszą i wtedy jest dodatkowa tutaj FPS-y muszą wchodzić, wskakiwać i czasami to nie najprościej mu tutaj wchodzi. No bo stąd tu, przez naszą tą dzielnicę tutaj, tak, to jest taki typowo przemysłowy pociąg, który tutaj będzie dojeżdżał do tych różnych tej części. Dobra, stąd, tutaj, dobra, to całkiem ładnie wygląda. Tutaj się, nie wiem, czy już się budują, czy tutaj jakieś biura daliśmy, nie, no, to już się mogą budować. No to się pewnie powoli po prostu na razie budują. Zobaczmy, ile już korzysta ludzi z tej naszej pierwszej linii, jednoszynowej. Tutaj, o, już jest 14 ludzi, no to na bogato. Okej, okay, całkiem nieźle, widzę, że ludzie z niej korzystają. A tutaj z tego pociągu, to pamiętam, że dużo ludzi korzystało. Okej, czekaj, tutaj z tego jest, dobra, jedna osoba, a w tym kierunku nie, czekaj, to nie jest tutaj. Czekaj. Tutaj tak, okej, no ma, tu jest kolejna. A, jedna osoba, no to nie jest aż tak źle, jeżeli chodzi o wykorzystanie. Tu widziałem, że pociąg już jedzie, nasza, w sensie jedna szynówka, ale mają pojemność 180, więc tak jak
metro. No ma, no to dużo mówić, to byłoby na tyle dzisiejszego odcinka. Mamy tutaj dzielnicę mieszkalną, która będzie dowozić nam ludzi do naszego nowego przemysłu leśnego, który już w kolejnym odcinku przebudujemy sobie, rozbudujemy. Dużo ludzi z niego korzystało. Jeśli odcinek Wam się podobał, zostawcie w górę. Jeżeli jesteście tutaj na moim odcinku, subskrybuj ten dziwny dzwoneczek. No i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!